pewnie. Dzisiejszy przebój dnia w propozycjach do Bożejowej Listy Przebojów to utwór w wykonaniu naszego muzycznego gościa. A na scenie jest już Ania i nasza muzyczna niespodzianka. Nasz gość muzyczny Grzegorz Skawiński. Tak wygląda nowa płyta. Grzegorz, ja wiem, że to po raz pierwszy skomponowałeś muzykę do filmu. Powiedz, czym różni się komponowanie muzyki filmowej od tej muzyki, którą tworzysz dla zespołu NNA? To jest właściwie bardzo prosta odpowiedź. W NNA tworzymy krótkie formy, które są właściwie piosenkami. I od nas samych zależy, co to jest, w jakim kierunku się to potoczy. Z kolei jak robi się muzykę do filmu, no jednak trzeba myśleć o tym, że spełnia ona rolę poniekąd służebną w stosunku do obrazu i musi pasować do tego, co się dzieje na ekranie. Musi być w zasadzie synchroniczna, na temat, no i bardzo jakby wtapiająca się z tłem, jest częścią większej całości. A czy to prawda, że kiedy rozpocząłeś pracę nad komponowaniem tej muzyki, nie znałeś filmu, nie oglądałeś go? No właśnie, dostałem propozycję napisania muzyki do filmu, dostałem scenariusz i na podstawie przeczytania scenariusza zilustrowałem tematami muzycznymi kilka postaci, ale później już w procesie samego dopasowywania muzyki, no to w zasadzie użycie taśmy z kodem synchronicznym, z kodem czasowym jest niezbędne, bo właśnie muzykę filmową pisze się od sekundy do sekundy, musi wszystko się zgadzać. Powiedz mi, jesteś tak bardzo zajętym człowiekiem, masz czas, aby czytać? Ostatnio przyznaję się, że rzadko czytam, więcej oglądam. Chciałbym coś przeczytać. My spróbujemy Cię namówić, Was namawiamy na tę płytę. Zobaczcie, co warto przeczytać.